Przedstaw się nieformalnie. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Używamy jak masz na imię tylko kiedy pytamy o pierwsze imię, nie o imię i nazwisko. Jak masz na imię? Mam na imię Paulina. Mam na imię Paulina. Albo jestem Paulina. Jestem Paulina. Druga opcja. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Tego pytania używamy, kiedy pytamy o imię albo o imię i nazwisko. Jak się nazywasz? Nazywam się Paulina Lipiec. Nazywam się Paulina. Imię, nazwisko, nazwa. Formalnie. Jak ma pan na imię? Jak ma pan na imię? Jak ma pani na imię? Jak ma pani na imię? Jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? Jak się pani nazywa? Jak się pani nazywa? Pytanie o trzecią osobę. Jak ma na imię twoja żona? Jak ma na imię twoja żona? Jak ma na imię twój mąż? Jak ma na imię twój mąż? Jak on ma na imię? Jak on ma na imię? Jak ona ma na imię? Jak ona ma na imię? Jak się nazywa twój chłopak? Jak się nazywa twój chłopak? Jak się nazywa twoja dziewczyna? Jak się nazywa twoja dziewczyna? Jak się nazywają twoje dzieci? Jak się nazywają twoje dzieci? Moja żona nazywa się Ania. Moja żona nazywa się Ania. Mój mąż nazywa się Tom. Mój mąż nazywa się Tom. Moja dziewczyna ma na imię Zofia. Moja dziewczyna ma na imię Zofia. Mój chłopak ma na imię Rafał. Mój chłopak ma na imię Rafał. Moje dzieci nazywają się Ola
i Jurek. Moje dzieci nazywają się Ola i Jurek. Przetłumacz na polski. What's your name, sir? Jak się pan nazywa? What's your name? Jak masz na imię? Albo jak się nazywasz? My girlfriend is called Laura. Moja dziewczyna ma na imię Laura. Albo moja dziewczyna nazywa się Laura. First name. Imię. Last name. Nazwisko. Name of a city, company, product. Nazwa.